Witajcie. Jadę do miasta akurat. Zobaczcie, jak u mnie wygląda wioska na Mazurach, taka malutka. Telefon na stojaku może nie będzie super nagrywał, ale zobaczycie, jak to tutaj jest. No, trochę telefon jest krzywo, bo jest w moją stronę, ale tutaj sąsiad na samym końcu z ciągnikami. I tu koniec wioski, o, sąsiad się tam buduje też. Wyjeżdżamy. I doczekałem się w życiu nowej drogi. A myślałem, że za swojego życia się nowej drogi nie doczekam. Także jadę na zakupy. Tu była stacja kolejowa teraz, gdzie te lipy. Tam jeszcze rampa została po tej stacji po niemieckiej. Tereny są po niemieckie. Co wam więcej powiem? No, wrócę z zakupów, bo muszę do Biedronki, a miałem drugą zmianę. Była zawsze godzina ta dla seniorów, nie mogłem wejść do sklepu, to jadę dzisiaj, bo mi się jedzenie pokończyło. A jeść coś trzeba, pić też coś trzeba, więc trzeba jechać. Cały czas jest po prawej stronie, było torowisko, a tam będzie widać, nie wiem czy będzie widać, ale most jest po niemiecki koło przystanku, nie wiem czy było widać. O, właśnie teraz po niemiecki most, wiadukt. Tak szły kiedyś tory. No teraz do Rosji w sumie. Do Kaliningradu, ale... Ale... No cóż. Jedziemy dalej. Jadę sobie do tego miasta. I jak wrócę, zjem jakiś obiad czy coś. I będę się brał za tego skutera, za te zaciski. Tutaj był most też. Na tym zakręcie, tylko został wysadzony w powietrze, jak Niemcy uciekali, żeby nie można było wagonów pozabierać do miasta, więc je rozbierali na torach. Potem tory ukradli, wszystko rozkradli, połowę domostw takich tutaj było też porozbierane, takie kolonie były porobione i to wszystko porozbierali. Widać, rolnicy mają pozasiewane, ostatnio drzewo nam tu spadło, bo była wichura. Także były przeboje, dobrze, że miałem piłę w samochodzie, bo bym nie wrócił do domu w nocy. Przeciąłem je na pół. Dobrze, że kolega ze mną wracał. To żeśmy te drzewo przepiłowali i we dwóch odciągnęliśmy samochodem na lince stalowej, holowniczej i jakoś dojechałem do domu. No to nic, jadę sobie dalej. Trzymajcie się. Cześć. Witajcie. Pomyślicie sobie, że zwariowałem, ale nie zwariowałem. Jest połowa października, ja koszę trawę. No, koszę trawę. Jak Boga kocham, pierwszy raz w życiu w połowie października muszę skosić trawę na podwórku. To jest coś niebywałego. Widać różnicę, gdzie skoszone, gdzie nie. Normalnie trawa wyrosła. Jeszcze będę musiał żywopłot przyciąć, bo poodrastał. Jaja normalnie. Normalnie jaja. Ale za to mam dobre jabłka. Już po 17 zaraz będę musiał kończyć, bo kosiarkę muszę umyć niestety. Po każdym tym. Reneta złota. Proszę. To jest Reneta złota. Bardzo dobre jabłko. Zaraz sobie zjem. Zobaczcie, to są złote polskie renety, no w sumie niemieckie jeszcze. Trochę jest, trzeba będzie zerwać, jak będzie czas. Idę jeszcze, skoszę kawałek i umyję kosiarkę. To trzymajcie się, cześć. Witajcie. Dzisiaj akcja koszenia malin, moją 10-letnią kosą. O, założyłem odpowiedni instrument do tego i maliny czekają na mnie. Dzisiaj jest na razie minus 2. Wszystko zamarznięte, będzie dobrze robić, póki błota nie ma. Także odpalam maszynerię i kita.
i życzę Wam miłej soboty, miłego weekendu. Trzymajcie się. Cześć. Witajcie. Wczoraj wstawiali ojca znajomi, dziadkowie, nowy piec. Załatwiony, jak to się mówi, na lewiźnie. Tu jest cała instalacja. Na piecu w tej chwili jest 50 stopni, a na rurze jest drugi termometr. Jest siła wody jest teraz 40. Piec 50, siła wody 40. I u mnie działa cała instalacja na cały dom grawitacyjnie i są do siebie połączone tutaj dwa zasilania, górne i dolne. Tu jest kryza górnego zasilania, bo jakby tej kryzy tu nie było, to dolne zasilanie wcale by siłą grawitacji nie działało, bo to idzie w poziomie dolne, a górne idzie do góry, a woda zawsze rozszerza się do góry, także siła hydrauliki, grawitacji, fizyka. To wszystko trzeba wiedzieć. No, piec wstawiony, to jest u mnie piwnica. Mam ogólnie w piwnicy 3 pokoje. Musiałbym tu w piwnicy zrobić mały remont. Odmalować to wszystko. Także mam 2 pokoje w piwnicy. Tutaj są ziemniaczki. To są ziemniaczki odmiana Catania. Tutaj są sadzeniaczki na drugi rok odłożone, odmiana Catania. Oczywiście tam mama ma marcheweczki w piaseczku pochowane, tam swoje takie, to wszystko tam także jest. I no taki pierdolnik w tej piwnicy trochę. Tu jest drugie pomieszczenie, to jest takie bardziej gospodarcze, tu jakieś tam myjka moja stoi. Tu stary zbiornik od paliwa w razie czego, cebulka, tyle skrzyneczek cebulką, no czosneczek, tu też tyle tych kartoników z czosneczkiem, tutaj węgiel, no mleko kupuję, no bo mi się krowy nie opłaca trzymać na własny użytek. To jest pokój drugi, tam jest wyjście awaryjne, a tu jest właśnie ten piec. I pokój numer 3 z opałem. I tak to jest. Także trzymajcie się. Nad wszystkim musisz chodzić. Nie pójdzie. Poczekaj. Thank you.
Ciężki wyjazd z błota. Thank you.